Nie wiem, czy wiecie w ogóle, ale jest w polskim prawie taki paragraf, jak gwałt przez podstęp. To jest bardzo dziwny paragraf. On polega na tym, że sprawca uzyskuje zgodę od ofiary na seks poprzez wprowadzenie jej w błąd. I zastanawiałam się, czy ktoś kiedyś z tego skorzystał? W jakiej sytuacji? Że kiedyś jakaś typiara po upojnej nocy z typem poszła zgłosić gwałt przez podstęp, bo mówił, że ma BMW, a tak naprawdę miał multiple. A że multiple to już w ogóle gwałt z wyjątkowym okrucieństwem. To już jest. Chyba, że to jest w drugą stronę. Odpowiedź na nasze makijażowe oszustwa, które stosujemy. Prawda jest taka, ja sobie optycznie pomniejszam nos, powiększam oko, dobre cieniowanie sobie można optycznie, cycki powiększyć, tak słyszałam. Biedny facet wraca z klubu z Angeliną Jolie, budzi się obok jeszcze jego kryszaka, jakby...